pomysł rzeczywiście, jak widać, bardzo ciekawy i od kilku miesięcy już funkcjonujący w postaci tegoż właśnie boiska. Pomysł Michała Lesiłka, dyrektora Gminnego Centrum Kultury. Pieniądze z funduszy gminnych zasilone też dzięki wsparciu sponsorów, którzy i dziś licznie się włączyli w fundowanie nagród. Inicjatywa Gminnego Centrum Kultury, turniej piłeczki siatkowej. Spotykamy się dzisiaj, pogoda zamówiona. 24 zawodników, 12 par rywalizujących ze sobą o nagrody łącznej puli ponad 1000 zł, zasponsorowane przez Bank Spółdzielczy w Międzyrzecu Podlaskim, firmę Pesan Zachajek oraz Empatia z Międzyrzeca Podlaskiego. Zawodnicy przyjechali do nas, można powiedzieć, z całej Polski, bo jest to Łódź, Warszawa, Lublin, Siedlce, Parczew, Biała Podlaska, Międzyrzec, jest trochę tych miejscowości, no i oczywiście nasi zawodnicy z gminy Drelów, jest chyba 4 pary. Także rywalizujemy dzisiaj, mamy do rozegrania 22 mecze, jedno boisko, także czas jest bardzo skondensowany, ale już na początku widać, że poziom rozgrywek jest bardzo wysoki. Cieszy bardzo to, że zainteresowanie jest tak duże, że właściwie codziennie ktoś tutaj mniej lub bardziej licznie z boiska do siatkówki plażowej korzysta. Młodych ludzi, tych bardziej aktywnych, udało nam się odciągnąć od pulpitu komputerów czy od innych, że tak powiem, mniej ekspansywnych zajęć. Każda forma sportu, a zwłaszcza tak widowiskowa jak siatkówka czy siatkówka plażowa, jest warta tego, żeby go promować. W związku z tym cieszymy się bardzo, że ten pomysł chwycił i mam nadzieję, że będzie się fajnie rozwijał. Patrząc po frekwencji, która dzisiaj jest, pomysł przyjął się bardzo dobrze, zresztą ku naszej uciesze, jak nowo powstałe boisko, a jest to pierwsze, warto wspomnieć, pierwsza impreza tego typu na nowo powstałym obiekcie, także tylko tak trzymać, jeśli chodzi o zawodników, frekwencję i na pewno będziemy realizować ten pomysł także w latach kolejnych. Znaleźliśmy ogłoszenie na stronie internetowej, strona napiachu.pl, bardzo fajna strona, no i opis nas zachęcił, aby tu przyjechać. Ci młodzi ludzie, którzy do nas tutaj dojechali, trafili, już teraz wiedzą, gdzie jest gmina Drelów, gdzie jest sama miejscowość Drelów i będą, mam nadzieję, same najlepsze wspomnienia stąd wywozić i mam nadzieję, że będą do nas wracać.